cieszyć odrobinę chamskie. Aj tam, zasłużyła sobie. Tana! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko małe jajo, Hana! Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Muszę znaleźć sam. Szkurwa mać. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Bum. Efekt motyla. Ashley rozkosznie dziś wygląda, co? Niby taka zwykła szara gąska, a jednak... Chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Stary, weź z niej zejdź. Wiesz, jeśli ty nie zamierzasz jej puknąć, to może Mike się skusi. O, odczepisz się w końcu? Wyluzuj. Sprawdzam tylko, czy pompka ci jeszcze działa. Ty, ej. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. Może masz rację. Pokaż pazur, ziom. Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będzie cię w uszy. Okej, pojąłem. Jest. Dobra, to jak zamierzam się włamać do chaty moich starych? Nie mówiłem, że mam plan. Brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzu, bo inaczej... Cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. No, racja. Zimne tyłki są najgorsze. Bateria mi właśnie pada. Muszę wyłączyć GPS-a. W końcu mam okazję zrobić z niego użytek. Przestaniesz nawijać o telefonie? Ale czemu? No. Ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. Żyję. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Tak, wiesz, wspinaczka po linie. O! A to ja? Nie sądzę. Masz! Użyj tego! O, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, nie kumam. Chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Stary, jest w sprayu. A, no tak. Teraz kumam. Miotacz ognia. Taki, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, psik i po sierżancie. Papa zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz.
Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Się postaram. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. Co my tu mamy? Co to było? Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałaś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już.
nóżki nam już tu zamarzają. Dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szuka? Gadzisz! Kurde! Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. Nie ma to jak w domu. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpala ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo. Ten chata bogata, ziom. Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zrozumiał, stary. Mike, trzymaj się z dala od mojej laski. Stary, o co ci chodzi, co? Odwal się od Emily. Od Emily? A po kiego wała miałbym się do niej kleić? Weź nie strugaj frajera, gościu, bo nikt cię tu nie chce. Serio, Fagasie, coś ci kurwa nie pasuje? Chujku jeden. Ej, ej, gdzie te łapy? Ej, co was pogięło, czy jak? Przyjechaliśmy tu, żeby se skakać do gardeł. Zdaje się, że mieliśmy miło spędzić czas, nie? Ej, Mike, może obczajcie z Jess tę chatkę dla gości, o której mówiłem. Okej, okay. Jasne, spoko. Chcesz tam iść? Jasne. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No... Znaczy, ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana, designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ja tak czy nie? Raczej nie. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, skarbie, zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej, chodźmy. Dobra, ja idę się wykąpać. Deportacja. Seksportacja. Już mi pasuje. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka? To najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra, przyjąłem. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej, okay. Marzycie się trójkąci? O, serio? Co? Nie! Oh,
żelazne. Na to akurat mogę coś poradzić. No, no, ciekawe co? No, mam kilka pomysłów. Nikt już w ogóle nie dba o to miejsce. W sumie szkoda. To o co wam poszło wcześniej? No między tobą a matem. A, no wiesz. Rozkładam pawi ogon przed wybranką. Czyżby? Tylko po to, żeby mi zaimponować? No co, trzeba się czasem pochwalić, jeśli jest czym. Aha, wyglądasz na ostro wkurzonego ogierze. Nie, nie, ja tylko próbowałem mu pokazać, że są granice. Wyglądało raczej, jakbyś szukał wymówki. Ha, to coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? Dobra, przyjąłem. No dobra, zobaczymy. Boom! Nieźle, Michael. Wow, mój ty czarodzieju! Sezamie, otwórz się szeroko. Niezłe, prawda? Tak, pełen wypas, totalnie. O je, dostarczam hity. Podekscytowany? Jakoś nie wyglądasz. Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda. Sekskapada. Fua.
Zobacz, taśma policyjna. Po Hannah i Beth. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. No, gdziekolwiek są, teraz na pewno cieszą się, że o nich pamiętamy. No, ciekawy punkt widzenia. Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. O, kurde. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady z... Jess! Hej, Jessica! Tak, żyję! Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego, co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Okay. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Dobra, idę po ciebie. Nie ruszaj się. Hej, przystojniaku! Pomożesz mi ruszyć ten wózek? Dobra. Pomóż mi go przepchnąć, no masz. Okej. Trochę inaczej sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki. Dziele. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze, a takich dreszczy nie lubię. Ja ci pokażę jasną stronę dreszczy. Ale też na miejscu, świntuchu. Miejsce na palenie. Jest świeży. Ciekawe, kto tu był. To miejsce jest takie muzealne. Jaskinia szamana. Pozostałości po rdzennych Amerykanach. Wszystko okej? Tak. Było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP.
Może lepiej już chodźmy stąd, co? Jest. Strasznie przytulne to miejsce. Wreszcie, światełko w tunelu. No, no. Myślałam, że to będzie raczej chatka baby Jagi. Ha, czekaj, aż zobaczysz sypialnię. O, planujesz rzucić na mnie jakieś nieczyste zaklęcie? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął na stosie, zanim ze... O, teleskop! Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę. Wow. Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Tak, niech spojrzy. Hej, Jess. Mhm. Trzymaj się blisko, okej? Co jest? Nic, tylko tu jest napisane, że w okolicy czasem grasują niedźwiedzie. O, oh, Mike. Wiem, mam mega pomysł. Jaki? Chodźmy przytulić misia. No proszę, proszę. Misia może to wkurzyć. Zasrane skrzydła te szczury. O, biedny Majki. Napełniłeś pan Persika przez tego ptaszka. Nawet nie żartuj. Przenoszą choroby i inne gówna. Ja pierdzielę. Czy Josh nie mógł chociaż oczyścić drogi, zanim nas tu wysłał? Serio?
Co? Nie wiedziałam, że z ciebie taka straszna maruda. A masz lepszy pomysł? Odsuń się, zrzędo. A, pokazuwa. Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. A! Dobra, okej. Sama się prosiłaś. Jess? Jess! Samcia! No? Mogłabyś mi pomóc rozpalać? Miałam się właśnie iść kąpać. O! Może trzeba umyć ci plecy? Dobry żart! No nie wierzę. Dobra, Josh. Zobaczymy, czy wiesz, jak włączyć ciepłą wodę w tym swoim super gniazdku. Co to było? Rozejrzyj za kocami. Dasz radę, stary. Wierzymy w ciebie. No, oczywiście. Juhu! Dajesz, Josh, dajesz. Stary, przecież to tylko zabawka. Ja i co robi? Właśnie nie. Ciągle urządzaliśmy seansy. Ja i... Ej, Josh, wyobraź sobie, nie ma ciepłej wody. Straszna lipa, nie sądzisz? Ha, racja, zapomniałem. Trzeba odpalić boiler, jest w piwnicy. To może wy poszukajcie tablicy w tym czasie, co? Chris, poszukajmy jej. Będziemy niczym poszukiwacze skarbów. Okej. Niech będzie. Wypas, nie będziecie żałować. Masz ochotę dołączyć? Zauważyłeś, że dałem Chrisowi aż wspólne zadanie? Przyda im się trochę czasu na osobności. Kurde, wiesz, pasują do siebie. Mogliby się przestać ociągać i spiknąć. Serio, im chyba potrzeba jakiegoś bodźca, który ich połączy, nie wiem, traumatycznego przeżycia, który ich u sobie popchnie, bo w takim tempie prędzej wylądują w domu starców niż, no wiesz, no... Wiesz co, Sam... Tak, Josh?
Chciałem tylko powiedzieć, że to naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś sam. Josh, możesz na nas liczyć. Serio, zawsze i wszędzie. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. Tylko ostrożnie. Wyobraź sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz. Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Cię? Nie chciałabyś tu zostać sama. Co to tutaj robi? To twoje? Tak, kiedyś graliśmy z tatą na okrągło. To znaczy, zanim zrobił się zbyt zajęty, żeby ze mną grać. Nie czas na takie historie, nie? Nieważne, zobaczmy, co uda mi się zdziałać z tym starym złomem. Możesz to podtrzymać? Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Ej, możesz świecić tu, żebym coś widział, dobra? Okej, słuchaj, zanim uruchomimy boiler, musimy najpierw zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to dość prosta rzecz. Jeszcze raz. Wyluzuj. To nie jest trudne. Po prostu naciśnij guzik, gdy lampka się zapali. Okej, tym razem dam radę. Jasne. Co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. tylko cię czuję. Widzę, że na serio spękałaś. O Boże. Nie ruszaj się. A co? Coś jest za tobą.
serio. Tam z tyłu coś jest. Mam cię! Dobra, dobra, punkt dla ciebie. 30-0. Co? Czekaj, gdzie zdobyłaś poprzednie punkty? Nie zaczyna się od 30? Nie, od 15. A, cóż, bardziej znam się na ping-pongu. czekaj, też to słyszysz, nie? Josh? Co? Rytm jest dziwnie regularny. Nie, nie, nie ma w nim nic regularnego. Może trzeba iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. Zostaliście zmniszczeni. Że co? Nieźle, całkiem nieźle. Ale powiedz, czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję. Nie no, jaja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Po chwili namysłu przyznaję, że twój głupi numer mógł mieć w sobie ziarenko humoru. Mistrz żartu. Nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie! Zrobiłaś w galotki, przecież czuję. Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Znalazłem powołanie. Mhm, błagam, tylko powiedz, że przyjmiesz śluby milczenia. Okej. Udało ci się ją znaleźć? Dabadabadam. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Mm. Wiecie co? Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Mm. Nara, miłej zabawy. A, no i uważajcie na Josha. To intryga. Okej. Chcę zrozumieć twoje odczucia wobec ludzi, którzy boją się samotności. Ty też czujesz ten strach? Czyżby? Przecież to nie odzwierciedla sposobu, w jaki prowadzisz swoją grę, nieprawdaż? Teraz zbadajmy nieco głębiej twoje uczucia wobec innych osób. To, co cenisz, to, co szanujesz w sobie i w innych. Co twoim zdaniem jest w człowieku ważniejsze? Lojalność czy szczerość? Więc skłamiesz, by zachować lojalność wobec przyjaciela, okej. A co wybierzesz? Lojalność czy dobroczynność? Taki szczodry i troskliwy człowiek. Jak miło.
No patrz, znowu skończył nam się czas. Wkrótce się spotkamy.